Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzisiaj zaczynamy od zwiedzania zamku książek. Podjechaliśmy do miejsca. Ale będziemy chodzić po podziemiach, będziemy zwiedzać różne katakumby, będą pająki, będzie groźnie, będzie niebezpiecznie. I będzie nas doprowadzać królewna. Parkujemy nasz wesoły autobus, znaczy ja się tego na pewno nie podejmę, ale pan kierowca tutaj daje radę. Mogę tam iść zobaczyć? Tak, jakieś ciekawostki. Proszę wymyślić jakąś ciekawostkę o zamku. Ciekawostka jest taka, że to jest zamek książ, a książę nie jesteś. Dobra. To daje do myślenia. Ciekawe, czy będą księże. A może, właśnie. Myślę, że będą. Zamek. Widziałeś jakiegoś? No pewnie w katakumbach pochowany. A tam rezyduje. Okej, mamy zadanie. Szukamy księży. Zamek książ w całej okazałości. Zobaczcie, jaki piękny dziedziniec. Mam nadzieję, że będą jakieś pamiątki. Bo ja chciałem rycerzyka sobie kupić. Zwiedziliśmy przepiękny zamek książ, spokojnie można by tam spędzić cały dzień na samym spacerowaniu po zamku, przepięknym parku, który go otacza i podziemiach, tak naprawdę można tam się zatrzymać na wiele, wiele dłużej. I szukaliśmy złotego pociągu, ale niestety nie udało nam się. Umknął nam, uciekają nam te pociągi zawsze. A teraz będziemy zwiedzać palmiarnię, to jest bardzo blisko, przyjechaliśmy dosłownie 5 minut drogi i idziemy na dalsze zwiedzanie.
przystanek w kawiarni pod palmami. Zamówiliśmy kawkę, mamy jeszcze 15 minut na zbiórkę, także korzystamy w takich pięknych okolicznościach. Byliśmy na prawdziwej włoskiej uczcie, jedliśmy też na makarony i pizzę nią. A teraz włoską pizzę. Jesteśmy w Świdnicy i zaczynamy zwiedzanie od wizyty w kościele. Zakończyliśmy naszą wycieczkę, jesteśmy pod hotelem Ibis, teraz w sumie dosłownie pod hotelem, bo jesteśmy na parkingu podziemnym, gdzie porzuciliśmy bezczelnie nasz samochód. I teraz chwilę prawdy mamy, czy nasz samochód będzie miał droższy noslek niż my? Nasz samochód czekał na nas ponad dobę na parkingu, więc do zapłacenia mamy 155 zł, z tym, że już Rafał zapłacił część pieniędzy, zapłacił automat przyjął. I piątkę chciałem 50, ale nie dało rady. Setką też nie szło. Setką też nie szło, także automat nam wydał 150 zł, bo anulowaliśmy w złotóweczkach. I teraz proszę bardzo, 155 zł. Siedzimy sobie, proszę bardzo, i sobie dajemy po złotóweczce. Odstresowujące jest to zajęcie? 155 wrzutów i złotóweczka. Jeszcze 85! Dopiero w windzie postawiłam sobie rzeczy i możemy się zameldować, bo mi ręki brakowało, żeby chwycić za aparat. Jesteśmy już w hotelu Ibis południe. Ibis Wrocław południe. O, i lecimy do naszego pokoju. Domek. Gdzie mam toaletę? Co? Gdzie jest toaleta? Tu jest toaleta, tu jest prysznic. Okej. Był taki plan, żeby wyskoczyć jeszcze na fotospacer po Wrocławiu, zakończony wizytą w Hydropolis, a później jeszcze pójść na Before, przed Influencer Live Wrocław, ale nie oszukujmy się, nie wygrzebiemy się już spod kołderki, więc nabieramy mocy na konferencję po dwóch intensywnych dniach zwiedzania Dolnego Śląska. Mega, mega się cieszymy, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tej mini wyprawie. W świetnym towarzystwie zwiedziliśmy wczoraj kilka świetnych miejsc, które zobaczycie w poprzednim vlogu, a dzisiaj jeszcze Zamek Książ, palmiarnię, przepyszną włoską restaurację, również lubimy zwiedzać restaurację, i kościół w Świdnicy. Wszystko było super zorganizowane, tak więc w dwa dni naprawdę dużo miejsc udało się odwiedzić, dużo ludzi poznać i dużo wiedzy i ciekawostek usłyszeć, także naprawdę bardzo się cieszymy. Teraz już naprawdę zbieramy siły na konferencję, bo jesteśmy w połowie naszego wyjazdu, bo dwa dni poprzedzały konferencję. Jutro zaczynamy Influencer Live Wrocław, tak więc na pewno będzie również dużo się działo. Dziękujemy pięknie za wspólną wyprawę, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze, do zobaczenia jutro!